Witajcie na moim kanale Drift Mobile. W ostatnim odcinku pokazałem wam quiz ze zwierzakami, jakie bym wolał. I myślę, że quiz ten był fajny. Byłeś w większości. Więc, tak, no raczej byłem w większości, chociaż czasem też byłem w mniejszości. I dzisiaj zagramy sobie w quiz. Oczywiście ze strony same quizy, który nosi tytuł Czy zgadniemy, w jaki sposób spędzasz wakacje? Jaka jest pogoda w miejscu, gdzie się znajdujesz? Obecnie niestety nie jest gorąco, jest całkiem ciepło, pada deszcz i jest chłodno. Obecnie teraz tutaj jest, ponieważ jestem w Gdańsku. Który gatunek... W Sitnie, no ale blisko Gdańska. Pomiędzy Kartuzami a Żukowem, tak jakby ktoś nie wiedział. Raczej nikt nie wie. No właśnie. Który gatunek filmowy najlepiej opisuje twoje wakacje? Który gatunek filmowy? Śmieszna komedia... Trzymający w napięciu trailer, przerażający horror, poruszający dramat, wciągający film przygodowy, urocza komedia romantyczna. Wciągający film przygodowy. Myślę, że tak, ponieważ cały czas tutaj mamy sprzeczki, różne nagrywamy filmiki. Byliśmy na przykład na rowerze, ja ugrzązłem w piachu i niczym w filmie zatrzymałem się i zacząłem lekko spadać z rowerem. Oczywiście nogi trzymając cały czas na pedale. Nagrywaliśmy dla was filmik, jak jechaliśmy rowerem, jak Patrycja i ja robiliśmy guma challenge, czyli wepchaliśmy sobie po prostu tyle gum do buzi. Ja prawie zwymiotowałem. Naprawdę, szybko wybiegłem do toalety. Ledwo co to wyplułem, taka była wielka bulwa. I powiem wam, że tyle się na tym napracowaliśmy, ponieważ do sklepu mieliśmy ponad 3 km. Po piachach. A kto wam pozwolił tak w złej drodze? Złej drodze. I bardzo się napracowaliśmy, żeby jeszcze telefon układać na rowerze. Więc no. Tutaj naprawdę trochę się dzieje. Wciągający film przygodowy. Lub też bym powiedział, że trzymający w napięciu trailer, ponieważ no kłócimy się tutaj cały czas. Są różne emocje. Chcemy na przykład kogoś wysmarować bitą śmietaną. I wbijajcie na... Nie tak głośno, bo ta osoba usłyszy. A właśnie. Wbijajcie na mój kanał. Kanał kolejny. Nitro Speed 09. Ale wbijajcie jeszcze nie teraz, ponieważ dzisiaj w nocy kręcimy filmik dla was, jak wstaniemy sobie z miłością w nocy i wysmarujemy Patrycję, moją kuzynkę, z którą właśnie jestem w kłótni, dlatego właśnie ją wysmarujemy. Co? Wysmarujemy ją bitą śmietaną. Więc dajemy wciągający film przygodowy. Idziemy dalej. W których butach najczęściej chodziłeś w ciągu ostatnich kilku dni? W kapciach, w sandałach, w butach sportowych. Bez butów. Bez butów. W szpilkach, uff. W butach bez sportowych. Butów, chyba w sandałach za bardzo nie, w butach sportowych. Chociaż częściej chodziłem w te wakacje w sandałach, ale no, teraz akurat nas spotyka taka pogoda. O, chwilę, bo tutaj w butach sportowych. W których butach najczęściej chodziłeś w ciągu kilku ostatnich dni? To w sumie nie, bo teraz bardzo dużo chodzimy po domu, jak strasznie leje deszcz, jest zimno. Jak określiłbyś swoje wakacje? Coś innego, męczące, szalone, ekscytujące, pracowite, leniwe. Szalone, tak. Na którą letnią przekąskę masz teraz ochotę? Lody, lemoniada, sałatka owocowa, drink z palemką, gofr, hot dog. Hot dog, bo jest zimno. Wiecie, że jest fast writer seci? No. Jest strasznie zimno, w sumie tu u nas, ale ja bym chciał chyba gofra. Miałbym taką ochotę na gofra. I lecimy z kolejnym pytaniem. Jesteś bardziej typem odkrywcy czy domatora? Odkrywcy, domatora, coś pomiędzy. No to coś pomiędzy. To idźcie coś na pomiędzy. Chcecie jeszcze herbaty? Piotrek jeszcze nie wypił. Czy jesteś zadowolony ze swoich wakacji? Zdecydowanie tak. Mogły być trochę lepsze, są beznadziejne. Tutaj trudne pytanie. No nie wiem, co odpowiedzieć. Zastanawiam się, na pytanie, mogły być trochę lepsze? Zdecydowanie tak. Ponieważ no,
No mogłyby być fajnie było, ale nie wiem. Mogły być trochę lepsze, bo mogła być trochę lepsza pogoda. Mogły być trochę lepsze, no w sumie nie wiem. Jak byliśmy za granicą, to tak mi nie spiekło, jestem cały opalony wszędzie. No oprócz miejsc intymnych. Na czym rozwiązujesz ten quiz? Na telefonie, na tablecie, na laptopie, komputerze? Na telefonie. Wyjeżdżasz gdzieś z rodzicami? Nie, bez. Z twoich odpowiedzi wynika, że w tym roku wyjeżdżasz lub już byłeś gdzieś z rodzicami. Nieważne, czy to polskie morze, góry, czy zagranica. Jedno jest pewne. Twoi rodzice zapewniają ci świetną rozrywkę. Daj znać w komentarzach, czy udało nam się odgadnąć. Tutaj możemy w sumie napisać... że no, dość zgadli, ponieważ byłem za granicą, już z rodzicami. Było naprawdę fajnie, nawet. I myślę, że to by było... To by było tyle, jeżeli pokażę wam w tym odcinku. I już czekajcie, ponieważ następny odcinek nagra dla was Miłosz. Oczywiście ja tutaj będę, ale Miłosz będzie rozwiązywał quiz. Więc ja mówię wam w tej chwili elo. Bądźcie cały czas aktywni na moim kanale. I siema.